mówiąc krótko i zwięźle, o książkach. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Mówiąc Krótko, w programie o książkach i otwieranie na ekranie. Duża przesyłka, z WDS, czyli z Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu. Za chwilę tę przesyłkę otworzę, a nim ją otworzę, przypominam, że jeśli chcieliby Państwo wesprzeć działalność tego kanału, tworzenie nowych programów, to mogą to Państwo zrobić, fundując mi wirtualnie kawkę. Szczegóły można znaleźć pod spodem. Jeśli ktoś chciałby wspierać działalność tego kanału cyklicznie, jest możliwość zrobienia tego poprzez serwis Zrzutka. Można też dokonać wpłaty jednorazowej. Te wszystkie pieniądze idą na rozwój tego kanału, na ulepszanie, na zakup nowego sprzętu, tak abym mógł nagrywać te odcinki i promować dobrą książkę katolicką, konserwatywną, a także taką, w której można znaleźć piękno, prawdę i dobro w jak najlepszej jakości. Otwieramy przesyłkę. I to duże pudło postawię sobie tutaj. Będzie może tam kawałek widoczny. Przetniemy. Nie wiem, powiem szczerze, co w tej przesyłce się znajduje. Zdaje się, że to po raz pierwszy otwieram przesyłkę z WDS, z Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu. Nie wiem, czy robiłem to wcześniej, chyba nie, ale prezentowałem książki z tego wydawnictwa. Dobrze, nie przedłużam. Otwieram. Staram się tutaj... Dobrze, chyba trzeba będzie przeciąć. Wydawnictwo i drukarnia diecezjalna w Sandomierzu ma sporo ciekawych książek. Publikuje w pięknej formie klasykę literatury polskiej. I tutaj mamy, jak już widzę, kilka książek. Zacznijmy od drobnej, niewielkiej książeczki zatytułowanej Bukiet Dobrych Myśli dla przyjaciół. Coś takiego. Czy to będzie dobrze widoczne? Mam nadzieję, że dobrze ustawiłem te lampy. I zerknijmy sobie tutaj do środka. Ot, taka książeczka do podarowania komuś. I z takimi zdjęciami, obrazkami. I zerknijmy sobie, co tutaj mamy. Na przykład przyjaźń jest jak nieśmiertelnik. To blady kwiatek, ale nie więdnący nigdy. I to jest myśl zaczerpnięta z Henryka Sienkiewicza. Dzięki przyjaźni staje się spokojniejszy, dzięki spokojowi bardziej przyjazny. I to jest Jan Kochanowski. Więc taki drobny upominek dla kogoś, jakby ktoś chciał komuś podarować. Dobrze, zerknijmy dalej. I proszę Państwa, książka jednego z moich ulubionych autorów, arcybiskup Fulton Sheen, Tajemnica kapłaństwa. Proszę, tak to jest wydane, bardzo ładnie, w twardej oprawie, tak, z fotografią Fultona Sheena tutaj z boku. Zerknijmy sobie i w przekładzie, tak, pani Izabeli Parowicz. Też ładnie tutaj w środku, nie wiem, czy to będzie widoczny, taki drobny rysuneczek. Jak patrzę, to mi się troszeczkę mylą strony. Tutaj w przekładzie pani Izabeli Parowicz, która jest zasłużona dla promocji spuścizny
arcybiskupa Fultona Sheena w języku polskim. Książka bardzo ładnie wydana na ładnym papierze. I rzecz dla wszystkich miłośników pisarstwa Fultona Sheena. Fulton Sheen, Tajemnica kapłaństwa. Może sobie przeczytajmy fragment z okładki. Czasy arcybiskupa Sheena nie były wolne od problemów dotykających księży i wtedy i dziś kapłan mógł czuć się niepotrzebny, niezrozumiany, sfrustrowany. Zawiedziony brakiem spodziewanych owoców posługi i trudnością związaną z docieraniem do serc ludzi. Arcybiskup Sheen podkreślał wpływ marksizmu na ducha jego czasów, a także kondycję kapłanów. Zaznaczał, że duch epoki ma wpływ także na funkcjonowanie Kościoła. Cytuję, podczas gdy Kościół wychodzi do świata, świat wchodzi do Kościoła. Koniec cytatu. Szczególnym znakiem tego procesu w kontekście kapłaństwa jest najpierw oddzielenie, a ostatecznie zupełne niezrozumienie powiązania kapłaństwa z ofiarą. Cała posługa prezbitera jest przecież dokonywana z mandatu Chrystusa. Kapłan sprawuje sakramenty in persona Christi, uobecniając w swoich czasach dzieło naszego Pana. Jest więc drugim Chrystusem dla ludzi mieszkających w największym mieście i najmniejszym przysiłku świata. Miło jest być drugim Chrystusem chwili triumfu. Codzienność kapłańskiego życia obfituje jednak w o wiele większym stopniu w to, co trudne. Stąd kapłan staje się drugim Chrystusem także poprzez dźwiganie krzyża. Pięknie wydana książka Tajemnica kapłaństwa arcybiskupa Fultona Sheena. Rzecz dla kapłanów, dla miłośników spuścizny arcybiskupa Fultona Sheena. I kontynuujmy dalsze wyciąganie książek i książeczek, bo może wyciągnę od razu kolejną. Na początku wyciągnąłem bukiet dobrych myśli dla przyjaciół. Mamy też, proszę Państwa, bukiet dobrych myśli o rodzinie. Kolejna taka niewielka książeczka. Od coś takiego dla miłośników sentencji. Tutaj na przykład mamy dobre myśli o rodzinie. Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne. Każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób. Lew Tołstoj. Trzecia książeczka z bukietem dobrych myśli to jest książeczka z gratulacjami. I mamy na przykład, otworzyło mi się, sukces jest wynikiem właściwej decyzji, Eurypides. I też ilustrowana książeczka zdjęciami. I czwarta, bukiet dobrych myśli z okazji imienin. I tutaj na przykład... Jesteśmy na tym świecie dla jednego, jedynego celu, by osiągnąć niebo. To jedyna miara sukcesu, jaka istnieje. Zasłuż na niebo, a twoje życie okaże się sukcesem. I to jest myśl Michaela Worisa. Michael Worris troszeczkę się pogubił w zeszłym roku, może nawet trochę wcześniej. Miejmy nadzieję, że wróci do życia w stanie łaski uświęcającej, rzecz jasna. I zdaje się, że stara się. Mam nadzieję, że jeszcze będzie mógł robić wiele dobrych rzeczy. Niestety Church Militant, dzieło, które stworzył, wygląda na to, że jest teraz nieaktywne. Jak dalej sprawa się potoczy, to zobaczymy. Ale jest tutaj właśnie w tym bukiecie dobrych myśli z okazji imienin dobra myśl też od Michaela Worisa i innych autorów. A teraz sięgajmy dalej. I proszę Państwa, mamy klasykę. Wspomniałem, że wydawnictwo WDS wydaje pięknie ilustrowaną
w pięknej serii Magna Carta, tak się ta seria nazywa, klasykę literatury i mamy dwutomowe wydanie Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. Myślę, że tutaj już naprawdę nie muszę przedstawiać tej powieści Państwu. Jeśli ktoś chce czy na prezent, czy obdarować jakiegoś młodego człowieka, żeby sięgnął po klasykę i przeczytał ważną powieść, powieść znaną też na całym świecie, powieść, która była filmowaną, to warto pomyśleć o tej, o tym wydaniu z serii Magna Carta, w której to serii ukazały się też inne książki. Tutaj, mówiąc krótko, prezentowałem między innymi książki Jeske Choińskiego. I jest to też seria, na którą warto zwrócić uwagę. A tutaj mamy Quo Vadis Henryka Sienkiewicza i w tej serii wyszły też inne utwory Henryka Sienkiewicza. Naprawdę bardzo, bardzo ładna seria. Podobają mi się te okładki. I to, proszę Państwa, jeszcze nie koniec. Mamy coś jeszcze. Mamy tutaj, proszę Państwa, książkę Madeleine, mam nadzieję, że dobrze czytam, Madeleine Pecora Nagent, a może Nagent, nie wiem naprawdę, nie wiem, czy jest to nazwisko francuskie, powiem, że być może francuskie. Jest to książka Święta Klara z Asyżu, Oblubienica Chrystusa, tak wydana, też ładnie, proszę bardzo, tak wygląda okładka. Zerknijmy sobie na okładkę, co mamy tutaj napisane. Jest to nowość wydawnictwa diecezjalnego i drukarni w Sandomierzu. Wydanie z tego roku. I autorka jest autorką licznych artykułów i broszur oraz książek. Święta Klara z Asyżu, Oblubienica Ubogiego Chrystusa, Święty Antoni z Padwy, Płomienne Słowa, Płomienne Życie, Modląc się z Antonim Padewskim, Oficjum dla Dodos i Mieć dziecko, kiedy inni mówią nie. Pisze również i publikuje przeliczne biogramy świętych patronów rozsyłane pocztą przez Saint Stories, organizację non-profit, którą założyła. Madeleine pokazuje się także w programach radiowych i telewizyjnych oraz prowadzi audycje o świętych. Uzyskała dyplom z anglistyki na Penn State University i złożyła śluby w Bractwie Pokutnym. Jest żoną i matką z pięciorga dzieci. O proszę. I tutaj mamy... Czyli jest to pani z Ameryki, proszę Państwa. I jest to biografia, dzięki której poznamy historię świętej Klary z Asyżu oraz jej sióstr zakonnych. Natchniona działalnością świętego Franciszka i jego ideałem świętego ubóstwa, święta Klara odrzuciła wszelkie ziemskie dobra, żeby podążyć za Jezusem Chrystusem. Ta decyzja wywołała konflikt z własną rodziną, przepraszam, i sprawiła, że przyszłość młodej, szlachetnie urodzonej damy stanęła pod znakiem zapytania. Czyli jest to biografia, nie tak jak myślałem, powieść. I rzecz naprawdę nowa dla mnie. Święta Klara z Asyżu, Oblubienica Chrystusa. Tak wygląda okładka tej książki. Zerknijmy jeszcze, co tu mamy, bo jest jeszcze jedna rzecz. Proszę Państwa, i jest to powieść Jana Dobraczyńskiego, Wybrańcy Gwiazd. Tak, taka okładka. Nie wiem, czy to będzie dobrze widoczne, bo okładka też jest bardzo ładna. Jan Dobraczyński, Wybrańcy Gwiazd. Prezentowałem już w Mówiąc
krótko i w BookTube powieść Jana Dobraczyńskiego. Bitwa pod Megiddo, zburzenie Jerozolimy, prorok Jeremiasz, Baruch i kolejni władcy Izraela. Emocje, nieprzemyślane decyzje i ich konsekwencje w pełnej zwrotów akcji znakomitej powieści Jana Dobraczyńskiego. I wygląda na to, że wydawnictwo diecezjalne i drukarnia w Sandomierzu konsekwentnie przypomina klasykę katolickiej literatury polskiej, a w tym przypadku powieści Jana Dobraczyńskiego. Ładnie, ładnie wydana książka, staram się to pokazać, tutaj się trochę światło odbija. To jest kolejna książka Jana Dobraczyńskiego, która ukazała się nakładem tego wydawnictwa. I proszę Państwa, wydawnictwu bardzo, bardzo dziękuję za tę miłą przesyłkę z tymi książkami, z pięknie wydaną klasyką, z książką arcybiskupa Fultona Sheena. Mam nadzieję, że przynajmniej część z tych książek uda mi się Państwu zaprezentować bardziej szczegółowo, aczkolwiek mam nadzieję, że Quo Vadis Sienkiewicza szczególnie rekomendować nie muszę, że nie doszło jeszcze do takiej sytuacji, że młodsze, zwłaszcza pokolenie oglądające, mówiąc krótko, nie wie, co to za powieść i dlaczego warto ją przeczytać. I proszę Państwa o wsparcie też poprzez subskrypcję, polubienia, udostępnianie linków. A także przypominam, że mogą Państwo zrobić to w sposób finansowy, jeśli chcą się Państwo przyczynić do rozwoju tego kanału, zwłaszcza w tej chwili do rozwoju serii rozmów z Josephem Pearsem, które noszą tytuł, mówiąc krótko, o literaturze z Josephem Pearsem, albo po angielsku In a Nutshell About Literature with Joseph Pearce. Z założenia ma to być seria krótkich rozmów, nie przekraczających najlepiej 10 minut, maksimum nie przekraczających 15 minut. Najlepiej bardzo takich krótkich, gdzie można sobie obejrzeć taki fragment tej rozmowy i może przemyśleć sobie coś, może dowiedzieć się czegoś ciekawego. A zaczynamy od pytań prostych. Po co czytać książki, po co czytać poezję, po co czytać powieści, opowiadania. I ukazał się pierwszy odcinek, teraz 30 czerwca ma się ukazać kolejny odcinek, w którym będziemy mówić o tym, po co czytać poezję. Pierwsza seria będzie się składać z 5 odcinków i mam nadzieję, że jeśli Państwo będą zainteresowani tymi rozmowami, jeśli będą Państwo je wspierali, upowszechniali, to będą kolejne serie takich rozmów. Na końcu każdej serii chciałbym też zamieścić te poszczególne odcinki jednym ciągiem, jeśli ktoś woli sobie obejrzeć całość za jednym razem. I to wszystko na dzisiaj. Ogromnie Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia. Mówiąc krótko, z Panem Bogiem!